Bohaterem dzisiejszego filmu jest system podstawowej ochrony osobistej spawacza, zapewniający ochronę oczu oraz ochronę dróg oddechowych. Na system ten składa się przyłbica automatyczna chroniąca wzrok oraz zestaw filtracyjny chroniący drogi oddechowe. Do wyboru są trzy przyłbice automatyczne, każda z nich o nieco innych parametrach. Pierwsza z przyłbic, którą mamy do wyboru, to przyłbica o symbolu P1000 o polu widzenia 58x98 mm, czterech czujnikach, czyli bardzo czuła przyłbica, oraz zewnętrznie regulowanym stopniem zaciemnienia w zakresie 9-13 dlin oraz funkcji szlifowania. W środku przyłbicy znajdziemy regulację czułości, regulację czasu rozjaśniania po zakończeniu spawania, kontrolkę sygnalizującą słaby stan naładowania baterii oraz kontrolkę ostrzegawczą, która miga, gdy mamy włączoną funkcję szlifowanie. Druga przyłbica, którą mamy do wyboru, to przyłbica o symbolu P1003. Również z czterema czujnikami o identycznym rozmiarze pola widzenia jak jej poprzedniczka, czyli o wymiarach 58x98 mm. Natomiast tutaj część regulacji jest wyprowadzona na zewnątrz, czyli regulacja czułości, regulacja czasu opóźnienia oraz regulacja stopnia zaciemnienia. Tutaj już mamy bardzo szeroki zakres zaciemnienia, ponieważ tutaj jest 5 do 9 i 9-13 din, oprócz tego szlifowanie. W środku przyłbicy znajdziemy przełącznik zakresu zaciemnienia, czyli 5, 9, 9-13 din, wskaźnik stanu naładowania baterii, low battery, oraz kontrolkę ostrzegawczą o włączonej funkcji szlifowanie. Nowością w tej przyłbicy jest to, że zastosowany filtr jest filtrem typu True Color, czyli filtrem, który oddaje rzeczywiste barwy obserwowanych przedmiotów. Na czym to polega, opowiem później. Trzecią przyłbicą, którą mamy do wyboru, jest przyłbica o symbolu P1004. Jest to przyłbica również z czterema czujnikami. O największym polu widzenia z tych, które mamy do wyboru, 99x92 mm. Regulacja jest wewnętrzna. W środku mamy do dyspozycji elektroniczny panel sterowania, a na nim przycisk regulacji stopnia zaciemnienia 5, 9, 9, 13 din, regulację czułości, regulację czasu opóźnienia rozjaśniania po spawaniu, przełącznik spawanie-szlifowanie, wyświetlacz, na którym pokazane są wszystkie parametry, które w danym momencie regulujemy, łącznie ze wskaźnikiem naładowania baterii. Dodatkowo, i to jest absolutna nowość, przyłbica dysponuje pamięcią. Możemy wprowadzić trzy różne ustawienia. Na przykład spawamy metodą TIC, ustawiamy przyłbicę, wprowadzamy do pamięci dane ustawienie. Spawamy metodą MIGMAC, wprowadzamy do pamięci kolejne ustawienie. Spawamy na przykład na zewnątrz w innych warunkach, dodajemy kolejne ustawienie. Później w zależności od preferencji te trzy ustawienia są w pamięci, wybieramy sobie, które potrzebujemy. Ta przyłbica również jest wykonana w technologii True Color. Bardzo ważną cechą tych przyłbic jest to, że oprócz zasilania solarnego posiadają dodatkowe zasilanie bateryjne i bateria jest wymienna i typowa. Jest to bateria typu CR2450, jedna pastylka.
A teraz pokażę, jaka jest różnica pomiędzy standardowym filtrem samościemniającym, a filtrem typu True Color. Przyłbica tradycyjna. Przyłbica z filtrem wykonanym w technologii True Color. Ponadto te dwa najwyższe modele, czyli P1003 i 1004, oprócz technologii True Color, wykonane są w najwyższej klasie optycznej. A teraz przyjrzyjmy się całemu filtrowi. Drugą część systemu, część chroniącą drogi oddechowe spawacza, jest zestaw filtrujący, który doprowadza czyste powietrze pod przyłbicę. Cały zestaw oznaczony jest symbolem TH2PRSL. Oznaczenie TH2 określa poziom ochrony, gdzie maksymalny przeciek wewnętrzny wynosi do 2%. Litera P oznacza, że mamy do czynienia z filtrem przeciwpyłowym. Literka R oznacza, że filtr jest wielozmianowy, czyli wielokrotnego użytku. Litery SL oznaczają, że filtr jest przeznaczony do pracy zarówno w środowisku suchym, jak i wilgotnym, czyli chroni przed pyłem, kurzem, a także mgłą. Na rogu urządzenia znajdują się dwa duże przyciski on-off, na tyle duże, że nawet w rękawicy spawalniczej można uruchomić bądź wyłączyć urządzenie. Dodatkowo przyciski on i off są inaczej wyprofilowane. Po włączeniu urządzenia następuje podświetlenie wyświetlacza, co jest szczególnie ważne w ciemnej hali. Wszystkie symbole są czytelne. Na wyświetlaczu znajdują się czytelne symbole, wskaźnik naładowania baterii, stopień wentylatora, wskaźnik zapełnienia filtra, a także numeryczny wskaźnik przepływu powietrza. W komplecie z urządzeniem otrzymujemy ładowarkę sieciową do ładowania baterii, miernik przepływu. Miernik przepływu służy do tego, żeby sprawdzić, czy przepływ powietrza jest wystarczający, na przykład gdy jest słaba bateria bądź filtr już jest w jakimś stopniu zapewniony. Kulka, która znajduje się powyżej wyznaczonego znaku, mówi nam o tym, że przepływ jest właściwy. Zestaw zasilany jest baterią litowo-jonową o pojemności 4400 mAh. Według producenta taka bateria przy pierwszym stopniu ustawienia przepływu wystarcza na ponad 8 godzin. My przeprowadziliśmy testy. Urządzenie pracowało równo 12 godzin. Wymiana filtra jest bardzo łatwa, a sam filtr jest dostępny w sprzedaży. Zestaw filtracyjny montowany jest do pasa, który zapinamy na biodrach. Dodatkowo w komplecie mamy szelki, które możemy zamontować na ramionach. Każda przyłbica z prezentowanego systemu posiada wbudowany kołnierz tekstylny z gumką, który zapobiega przedostawaniu się powietrza z zewnątrz. Wylot powietrza skierowany jest nie w stronę twarzy, tylko w stronę ścianki przyłbicy.
Całość, czyli przyłbica plus zestaw filtrujący, sprzedawana jest w wygodnej, poręcznej torbie.